Dzień dobry. Dzień dobry. Może po kolei się przedstawimy, żebyśmy wiedzieli, z kim rozmawiamy. To może ja zacznę. Jestem Klaudia Droździk, jestem z Poznania i wróciłam tutaj po 6 latach grania w innych klubach. Klaudia Żaplińska, mieszkam w Poznaniu, pochodzę z Powidza i przyszłam z Mosu Słupca. A ja jestem Klaudia Parczyńska, jestem z Kratoszyna i przyszłam tutaj grać w siatkówkę. Klaudia Droździk, jaki był poprzednio ten klub, kiedy tu byłaś? PTPS Piła i... Nie zrozumiałaś mojego pytania. Jaki był poprzednio ten klub, kiedy tu byłaś? Ten. Nagoceniasz ten. To się... Przemyślę to. Przemyślę. Tak szczerze, aż tak nie pamiętam, byłam w mini siatkówce. Ciężko mi powiedzieć, jaki był ten klub od podstaw, jak sama jeszcze nie potrafiłam to ocenić. Ale z tego, co pamiętam, było zawsze miło. Starsze dziewczyny się nami opiekowały i było fajnie. Na pewno. To wtedy się zrodziła tak ksywa Mambosz? Tak, wtedy się zrobiło, ale wolę nie zapomnieć. Dobrze, nie będziemy do tego... Było już stare czasy. Nie będziemy do tego wracać. Klaudia Czaplińska, ty też spędziłaś swoją przygodę, czy przynajmniej przez część życia w Pile. Zgadza się. I jak było? Pod względem tamtego okresu w moim życiu było całkiem ciekawie. Ciekawie. Klaudia Parczyńska. Tak. Sezon ostatni spędzony w Kaliszu, dobrze mówię, czy nie? Czy w przeszłości to było? Dwa lata temu to było. I jak to wyglądało w Kaliszu? W Kaliszu bardzo profesjonalnie, dużo treningów, 16 godzin w tygodniu. Bardzo miło wspominam ten czas, dziewczyny bardzo w porządku. I mam nadzieję, że teraz będzie lepiej. Jaka panuje atmosfera w waszej grupie obecnie, bo dopiero się poznajecie? Na ten czas myślę, że bardzo dobra i fajnie by było, gdyby tak zostało, albo jeszcze lepiej było. Nie wiem, czy jest to możliwe, ale bardzo fajnie. Przed nami obóz mielny. Jakie masz na niego oczekiwania? Że się trochę pomęczę. Myślę. I wrócę do formy. Tego myślę. Mam nadzieję. Myślę, że więcej niż trochę. Klaudia Parczyńska. Tak. Kogo widzisz w roli kapitana swojego zespołu na nowy sezon? Ciężko mi na razie odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ to jest początek sezonu i jeszcze nigdy nie grałyśmy razem ze sobą. Więc na razie ciężko mi stwierdzić. Może tak za... Po obozie. Po obozie. Mogę odpowiedzieć na to pytanie. Myślę, że na to pytanie odpowiecie po rozmowie z trenerem, kiedy nadejdzie pora. A to już nie jest pytanie do mnie, ale twoją odpowiedź szanuję. Nadzieje na nowy sezon. Jak najwyższe lokaty, jak najmniej kontuzji, jak najlepsze zgranie w drużynie. Jaka będzie twoja pozycja w nowym sezonie? Jeśli chodzi o granie czy postawę? No to powiedzmy na jedno i drugie. Moja pozycja, z tego co słyszałam, to będzie środek, ale też tam może ulec zmianie, może być to atak, nie wiem, zobaczymy jak to wyjdzie. A jeśli chodzi o postawę, to myślę, że jak najbardziej pozytywna. Chyba przyszłam tutaj po to, żeby dawać dobrą atmosferę, nie przeciwnie. Dajesz, to się ceni. Nadzieje na turniej otwarcia sezonu. Przypominam, wygrać go oczywiście. Przypominam, że tego turnieju nie wygraliśmy 8 lat. Czas najwyższy. Klaudia, znasz już nowe grupy na ten turniej? Nowe grupy? Nie. Tak, bo lista uczestników tego turnieju się zmieniła. Okej, nie, to jeszcze się nie zapoznałam. Zapoznasz się pewnie w nocy, kiedy to się w internecie dopiero pojawi. Okej. Tak, nie tak. Klaudia Czaplińska, czym jest dla ciebie siatkówka? Pasją, życiem i tym, co robię od dzieciństwa. Trochę czasu minęło. No, trochę czasu już minęło, zgadza się. Trochę czasu minęło. Klaudia Droździk, to znaczy, że po paroletniej przerwie zobaczymy tu w hali znowu twoich rodziców? No, tak mi się wydaje. Mam teraz trochę bliżej niż do Piły, więc będą częściej odwiedzać. Myślę, że trochę więcej niż trochę nawet. No, na pewno. Co ci daje gra jako środkowej? W sumie nigdy tak nie patrzyłam pod jakimś kątem, ale jak mogłam porównać z innymi pozycjami, tak jak wróciłam, to na pewno czułam się trochę pewniej. Jest to pozycja, na której już długo gram. I no, bardziej się cieszyłam, mniej się stresowałam na pewno na tej pozycji z doświadczenia już, które trochę mam. Okej. Klaudia Parczyńska, nabór tutaj przed sezonem. Denerwowałaś się? Nie, raczej nie. Był ze mną chłopak, więc miałam super wsparcie. Na pewno, bez wątpienia. Mucha będzie dumna. Jak ci się udał ten nabór? Bardzo dobrze, chyba pod każdym względem, tak myślę. Nie, nie. Jak widać, jest tutaj. W sumie tak. Jakie wrażenie robi na was ten obiekt, w którym stoimy? Centrum
całkiem przyzwoite. Bardzo, bardzo, bardzo fajny obiekt. Profesjonalny w sumie, można powiedzieć. Pomimo wczorajszego braku prądu. O, no, to się wytnie. Pozdrawiamy energetykę w Poznaniu, przynajmniej. Tego się akurat nie wytnie. Słuchajcie, trzy ostatnie pytania i będziemy kończyć, bo przed nami trening. Turniej otwarcia sezonu, później jeszcze jeden turniej towarzyski, o którym dowiecie się, kiedy jego szczegóły będą nagrane. I 29 września Klaudia Droźnik i spółka stanie naprzeciwko Gdańsk i Gdańsk. To będzie trudny mecz? Nie wiem, jaki mają teraz aktualnie skład, ale wydaje mi się, że na pewno pierwsze mecze zawsze są ciężkie. Jest to nowa drużyna, czy czwarta to jest drużyna, która wcześniej ze sobą nie grała, a jak grała, to tak bardziej przypadkowo. No wydaje mi się, że takie pierwsze trzy spotkania będą jedne z cięższych. Musimy się poznać lepiej. Masz nadzieję na występ w pierwszej szóstce w tym meczu? Jak każdy. Klaudia Czaplińska, twoja boiskowa pozycja. Przejmująca. Jak oceniasz swoje rywalki na tej pozycji? Bardzo dobrze. Myślę, że jesteśmy na tyle na tym samym poziomie, że będzie co robić w tym sezonie, żeby wywalczyć sobie miejsce w pierwszej szóstce, na które oczywiście zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby być w każdym meczu. Klaudia Czaplińska. Tarczyńska. Przepraszam. Przepraszam. Ja miałem pytanie jeszcze raz do tej samej Klaudii. Drugie pytanie. Pytanie jest następujące. W minionym sezonie grałaś gdzie? Podpowiedz mi. SPS Haggard z Szołkowo. Jak układała się twoja gra w tym zespole? W tym zespole po pierwszym meczu i kontuzji barku zostałam przeniesiona na rozegranie, więc cały sezon mogę uważać za bardzo interesującą, ciekawą przygodę. Czego wam życzyć na nowy sezon? Braku kontuzji przede wszystkim. Dobrych wyników, dobrej formy. I ostatnie pytanie. Jakim trenerem jest trener Damian Gapik? Bardzo sympatycznym, bardzo otwartym i myślę, że trafia do każdej z nas. Klaudia, do ciebie też? Oczywiście, że tak. Ja się uczyłam tutaj, więc od początku znam trenera. Trochę lat już zleciało. No. Klaudia Parcińska, jakie cechy powinna mieć dobra atakująca? Jakie cechy? Powinna mieć takie przyłożenie siła razy ramię. Celne oko. No, celne oko i w sumie to chyba wystarczy. Dziękuję ślicznie. Dziękujemy. Dziękujemy.